Banan to czwarta jadalna roślina na świecie pod względem spożycia. Łącznie produkuje się ponad 100 milionów ton bananów rocznie. Jednak coraz częściej w środowisku naukowym pojawiają się informacje o tym, że po raz drugi w historii współczesnej banany mogą całkowicie zniknąć z powierzchni Ziemi. Czy niedługo ludzkość zostanie pozbawiona tych słodkich owoców? Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda, smakuje i pachnie banan. Ta najbardziej rozpoznawalna i dominująca odmiana nazywa się Cavendish i obejmuje aż 99% rynku globalnego. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że jeszcze 70 lat temu na rynku królowała odmiana Gros Michel, o wiele smaczniejsza od tej, którą spożywamy na co dzień. I chciałoby się powiedzieć... Kiedyś to było, kurwa! I w tym wypadku nie byłoby to rozminięcie się z prawdą. Ten rodzaj banana faktycznie miał bardziej kremową konsystencję, był słodszy od tego, który dziś kupujemy w sklepach. Ponadto ich zapach był znacznie intensywniejszy i bardziej przypominał aromat bananowy dodawany do gotowych deserów czy słodyczy, który z perspektywy dzisiejszego konsumenta wydaje się przesadzony i sztuczny. Co zatem poszło nie tak? Odmiana Gros Michel niemal całkowicie wyginęła. W latach 50. XX wieku zaatakowała ją tak zwana choroba panamska, wywoływana przez gatunek grzybów o nazwie widniejącej na ekranie. Grzyb wnika do rośliny przez korzenie, doprowadza do więdnięcia liści i całkowitego obmarcia poprzez pozbawienie systemu naczyniowego możliwości rozprowadzania wody do komórek. Grzyb był odporny na wszelkie dostępne ówcześnie pestycydy. Do tego rozprzestrzeniał się błyskawicznie, wystarczyła odrobinka zainfekowanej wody, by wyniszczyć całe hektary plantacji. Branża bananowa znalazła się w kryzysie, ale znalazła rozwiązanie. Banany Cavendish, świetnie znane nam wszystkim, nie są mniej smaczne, ale za to odporniejsze na chorobę panamską. Do czasu! Problem jest zasadniczy. Banany lądujące na naszych stołach to klony. Odmiana Cavendish nie zawiera pestek. Tak dla porównania wygląda wnętrze dzikiego banana. Efektem takich praktyk jest bardzo mała różnorodność genetyczna bananów hodowlanych i wzmożona ich podatność na choroby. I taka właśnie choroba nadeszła. Tropical Race 4, nazywany skrótowo również TR4. To taka zaktualizowana wersja tego grzyba, który wykończył poprzedni gatunek bananów hodowlanych na światową skalę. Niszczycielskie działanie owej odmiany grzyba zaobserwowane zostało już pod koniec lat 80. na Tajwanie. Ale w ciągu ostatniej dekady epidemia drastycznie przyspieszyła. Przeniosła się z Azji do Australii, Afryki, a ostatecznie Ameryki Południowej, skąd pochodzi większość bananów wysyłanych na globalny rynek. Grzyb, który powoduje chorobę panamską, w przeciwieństwie do bananów, ewoluuje i przenosi się niepostrzeżenie, najczęściej na sprzętach rolniczych, odzieży czy w wodzie. Na plantacjach, gdzie wykryte zostają gnijące owoce, spalane są wszelkie rośliny znajdujące się w odległości do kilkunastu metrów. Przed wejściem upraw rolnicy dokładnie dezynfekują ciężarówki i buty, jednak po zainfekowaniu roślin zarodniki potrafią pozostać w glebie przez następne lata, więc uprawa w tym miejscu jest znacznie utrudniona. Czy istnieją szanse na uratowanie bananów? Opcji jest kilka. Na podstawie wyselekcjonowanych bananów Cavendish, które wykazują pewne oznaki odporności na chorobę, przeprowadzone zostały zmiany genetyczne i próby wyhodowania nowych szczepów. Modyfikacja genetyczna może okazać się zbawienna, jednakże nie wzbudza ona społecznej aprobaty. Zarówno organy regulacyjne, jak i społeczeństwo nadal nie ufa GMO. Nadzieje na uratowanie odmiany Cavendish związane są też ze stworzeniem jej hybryd z odmianami dzikimi. Z tym, że nie wiadomo, jaki wpływ to będzie miało na smak, konsystencję i miąższ. Niewykluczone, że do całkowitego uporania się z chorobą panamską wykorzystany zostanie odpowiedni preparat chemiczny opracowany na bazie próbek zakażonych roślin. Czas ucieka, a jest o co walczyć. Nie chodzi tu tylko o brak dodatku do koktajlu czy naleśniczków. Globalny przemysł bananowy jest wart grube miliardy i stanowi źródło dochodu lub żywności dla ponad 400 milionów ludzi.